W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu, trwa wojna. Jest w nas tyle niepewności i dużo lęku. Co z nami będzie? Czy przeżyjemy? Co mamy zrobić, żeby nastał pokój? Ty jesteś zwycięzcą. Pokaż nam, jak pokonać grzech i śmierć. Pokaż nam, jak zakończyć wojnę ze sobą i w sobie. Któryś za nas cierpie brany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus przez Piłata na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Boż przez krzyż i mańkę w swoją świat odkupić rzeczy. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Bóg nikogo nie przekreśla, nikogo nie potępia. Przeciwnie, On chce każdego uratować, każdego chce ocalić. Od czego? Od śmierci na wieki. Niestety my często wybieramy to, co może nie od razu, ale często przynosi śmierć, a przynajmniej wielkie rozczarowanie. Wierzysz obietnicom polityków, reklamom. Nieustannie krzyczą, będziesz bogaty, będziesz zdrowy, będziesz młody, możesz wszystko. Masz kogoś, kto może cię uratować? Masz kogoś, kto cię zawsze kocha? Masz kogoś, kto da ci życie wieczne? Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Boż przez krzyż i mańkę w swoją świat odkupić rzeczy. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Weź swój krzyż. Ile razy słyszeliśmy już te słowa. Ale o co chodzi? O jaki krzyż? Po prostu rób to, co do ciebie należy. Rób to, co jest wolą Boga. I czyń to z miłością. Bądź kochającą żoną, która pochwali swojego męża 3 razy dziennie. Bądź kochającym mężem, który 3 razy dziennie przytuli swoją żonę, rano po przyjściu z pracy, na dobranoc. Bądź posłusznym dzieckiem, które bez narzekania odrobi swoje lekcje.
Bądź uczciwym pracownikiem, którego nie musi śledzić oko kamery. Bądź życzliwym sąsiadem, który z butelką Coca-Coli pójdzie do sąsiada zapytać, jak sprawy. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Pan Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić raczy. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Panie Jezu, sprawa jest jasna. Upadam, ponieważ Cię nie słucham. Gdybym czynił to, co chcesz, nie musiałbym cierpieć skutków moich grzechów. Gdybym się modlił, to słyszałbym Ciebie, a wtedy nie popełniłbym tak wielkich błędów. Ty przecież nie możesz chcieć zła dla swoich dzieci. Ostrzegasz dużo wcześniej, tylko niestety nie chcę słuchać. Gdybym tyle nie palił, dzisiaj nie miałbym raka. Gdybym uczył modlitwy swoich dzieci, nie musiałbym ich dzisiaj zmuszać do chodzenia do kościoła. Gdybym chciał zrozumieć, na czym polega życie w czystości, nie musiałbym się żenić bez miłości tylko dlatego, że dziecko w drodze. Deszcz łez, potoki gniewu, wichury przemocy. Oto skutki moich wyborów. Panie, wierzę, że pomożesz mi przetrwać to wszystko i odbudować prawdziwe życie w Tobie. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Pan Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić raczy. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Każdy człowiek jest chciany i kochany przez Boga. Nie ma osoby niepotrzebnej. Znasz swoje miejsce na świecie? Czy wiesz, co jest Twoim głównym zadaniem? Jeśli nie, to pytaj. Pytaj, aż Bóg odpowie. Panie, pokaż mi, do czego jestem Ci potrzebny. Pokaż mi moje miejsce. Pytaj, dopóki się nie dowiesz. To ważne. Jak wiem, kim jestem i jaki jest cel mojego życia,
to przeciwności stają się drugorzędne. Maryjo, Ty wiedziałaś, co masz robić. Skąd? Od Boga. Powiedział Ci? Tak, rozmawiałam z Nim codziennie. Szymon Cyrenajczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boż przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić rzeczy. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz wasz. Nie daję rady, nie mam sił, już dłużej nie potrafię tak żyć. Wtedy trzeba sobie postawić dwa ważne pytania. Pierwsze, czy to, co robisz, to wola Boża? I drugie, czy karmisz się Jego ciałem? Tylko obowiązki pochodzące od Jezusa mają sens. Tylko Jezus może dodać Ci sił do tego, byś wypełnił to, co masz robić. Wszystko, co robisz bez Jezusa, jest nic nie warte. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Chrystusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić rzeczy. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Panie, Ty zawsze byłeś w kontakcie z Twoim Ojcem. Twoje życie było nieustanną modlitwą. Jaka jest moja twarz? Czasem zapłakana, smutna, zimna, zniszczona, zamalowana, bez wyrazu, ze sztucznym uśmiechem. Moja twarz jest obrazem stanu mojej duszy. Jest sposób na to, by zmienić jej stan. Moje serce zmienia się, gdy nie odrywam wzroku od Ciebie, Panie. Mogę to robić codziennie, patrzeć na Ciebie, Panie, w monstrancji. Mogę usiąść i patrzeć, a Ty zaczynasz uzdrawiać moje wnętrze. Zaczynasz mnie odmieniać. Przywracasz mi wewnętrzny blask i czystość.
Codziennie mi mówisz, popatrz na mnie, spójrz mi w oczy. Powiedz sobie szczerze, dlaczego tego nie robisz? Boisz się patrzeć na Boga? Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Bądź przez krzyż i rękę swoją w świata tłumicieczu. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Tyle już razy przyrzekałem nie grzeszyć. Obiecywałem, że to już ostatni raz. Powiedz szczerze, jak bardzo prosiłeś Boga o pomoc? Czy rzeczywiście zastosowałeś Jego wskazówki? Nie jest łatwo wyleczyć męża alkoholika. On może nigdy nie przestanie pić, ale Ty możesz coś zrobić. Możesz pójść do poradni i zapytać specjalisty, co robić w takim przypadku. To są Boże rozwiązania. Jak Cię boli ząb, to idziesz do dentysty, a nie modlisz się o uwolnienie od bólu. Nie jest łatwo wytrwać w czystości. Może wiele razy Ci się nie udało, a gdybyś 15 minut dziennie wpatrywał się z pokorą w Najświętszą Twarz, 15 minut dziennie, Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Bądź przez krzyż i mękę swoją w świata tłumicieczu. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Płacz to nie tylko wyraz bezsilności i słabości. Płacz może być oczyszczający, może być żalem. Idziesz do spowiedzi, bo musisz, bo tak wypada, bo pierwszy piątek. Szybko powiesz to, co zwykle i z głowy, spokój. Czy przychodząc, przygotowując się do sakramentu pokuty, potrafisz zapłakać nad sobą, bo zawiodłeś miłość, bo miałeś kochać, ale ci się nie udało, zawiodłeś? Grzech to nie tylko przekraczanie przykazań, ale przede wszystkim rany zadane miłości.
Stacja dziewiąta. Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż i mękę w swoim świecie odkupić. To, co najcenniejsze w naszym życiu, jest tym samym najdelikatniejsze. Miłość, przyjaźń, zaufanie, szacunek, honor, czystość. Podeptane, potłuczone, pobite, bardzo trudno skleić, poukładać, odbudować. Czasem to zupełnie niemożliwe już. Co mi się w życiu nie udało ocalić? Co straciłem? Czego najbardziej żałuję? Panie Jezu, skarb, który od Ciebie otrzymałem, straciłem. Pomóż. Stacja dziesiąta. Pan Jezus szedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Dla człowieka, który ufa Bogu, zło tylko na początku wydaje się czymś fascynującym. Później pozostaje wstyd, jak popiół w ustach, niesmaczny. Temu, kto ukradł, ciężko zwrócić. Tej, co zdradziła, ciężko kochać. Jak zakrywasz swój grzech? Zadymiasz papierosami? Zalewasz alkoholem? Znieczulasz narkotykami? Nie wyłączasz telewizora? Nie wyłączasz komputera? Jak zakrywasz swój grzech? Jak długo chcesz żyć w jego oparach i smrodzie? Może już tego nie czujesz? Przyzwyczaiłeś się? Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż i mękę w swoją świat odkupić raczył. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiara to nie chodzenie do kościoła. Wiara to nie odmawianie modlitw.
Wiara to nie przyjmowanie księdza po kolędzie. Wiara to zgoda na to, by być poprowadzonym przez Jezusa w nieznanym kierunku. Wiara to trzymanie się spódnicy Matki Bożej. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż i mękę w swoją świat odkupicielczy. To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Pragniemy ciała ludzkiego, pragniemy bliskości, pogłaskania, przytulenia, objęcia, wzięcia za rękę, pocałunku, a w końcu zjednoczenia. Może powyższych rzeczy nie masz, nie doświadczasz. Jest święte ciało, które napełni Cię miłością. Święte ciało, które ukocha Cię w sposób absolutny. Ciało Chrystusa, Boga, który jest miłością. Możesz doświadczyć tej boskiej bliskości codziennie. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach Matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Weź przez krzyż i mękę w swoją świat odkupić rzeczy. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Pełnienie woli Bożej to doświadczenie powolnego umierania, które oczyszcza. Zrób wszystko, byś znalazł się w rękach Maryi, choćbyś był martwy duchowo, choćbyś był zimny jak posadzka w kościele. Ona, Matka Boga, swoim gorącym, pełnym miłości sercem ogrzeje Cię i pomoże wrócić do prawdziwego życia. Jak szanujesz Matkę Boga? Kiedy ostatnio kupiłeś jej kwiaty, róże różańca? Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie. Weź przez krzyż i mękę w swoją świat odkupić rzeczy.
mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja jestem Pan. To powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. W grobie jest ciemno, wilgotno, panuje nieprzyjemny zapach. Może to jest właśnie obraz twojego życia, ciemności codzienności, wilgoć od przelanych łez, fetor grzechów. Panie, który jesteś światłością świata, otwórz mój grób, odsuń ciężki kamień, wyprowadź mnie, proszę cię. Życie to droga krzyżowa. Tak czy siak nigdy nie będzie łatwo. Masz wybór. Idziesz sam albo idziesz z Bogiem. Amen. Możemy zyskać odpust zupełny, dlatego wzbudźmy sobie szczery żal za wszystkie nasze grzechy i słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. W intencjach Ojca Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na koniec przypomnę i gorąco zapraszam na jutrzejsze pierwszosobotnie nabożeństwo, o które Matka Boża prosiła jako narzędzie do tego, byśmy odzyskali pokój. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.